Drodzy panowie, z okazji świąt Bożego Narodzenia chcę wam przekazać kilka prawd. Ludzkim głosem, mówię do was ludzkim głosem i chcę wam przekazać kilka prawd. Jedna z takich prawdziwych, najprawdziwszych prawd to jest taka, że kobiety nigdy nie mówią prawdy. Czemu kobiety nigdy nie mówią prawdy? Bo kobiety tej prawdy nie znają. Prawda to jest przekonanie o realu, o rzeczywistości. Kobieta natomiast nigdy nie jest przekonana, jaki jest real. Kobieta zawsze ma tę maleńką wątpliwość, że może być inaczej. I ponieważ kobieta uważa, że zawsze może być inaczej, to zawsze wersja, którą ma do przekazania mężczyźnie czy facetowi, jest zawsze nieco troszkę inna niż ten real. Czyli na przykład, jeżeli kobieta na przykład źle się czuje, no bo jest jakaś przyczyna, że się kobieta źle czuje. I jeżeli się kobieta źle czuje, to nie jest w stanie powiedzieć temu facetowi, że się źle czuje przy nim. Mimo że siedzi przy nim się źle czuje. Po prostu coś ją po prostu uwiera. Kobietę coś uwiera. Jak patrzy na tego faceta, to ją coś uwiera. No nie może mu powiedzieć dokładnie, co ją uwiera. Wprawdzie czuje to bardzo wyraźnie, ale nie może tak powiedzieć facetowi prosto w oczy, wiesz, jak patrzę na ciebie, to coś mnie uwiera, no bo ten facet by nie zrozumiał. Dlatego kobieta w takim momencie po prostu mówi, że na przykład żołądek ją boli, lub że na przykład ma za ciasny biustonosz, lub na przykład, że na przykład chętnie by się napiła dobrej kawy, a tutaj w pobliżu dobrej kawy nie ma. Każda odpowiedź jest dobra, natomiast to nie znaczy, że którakolwiek jest najlepsza. I to panowie sobie wybijcie z głowy, że istnieje kobieta, która jest w stanie powiedzieć całą prawdę, tylko prawdę i nic innego poza prawdą, ponieważ u kobiety coś takiego jak prawda mija się z prawdą. Po prostu to się mija z celem, żeby kobieta mówiła prawdę. Dlatego jeżeli, kochany, wymagasz od kobiety prawdy, to naprawdę nie zrozumiałeś. To naprawdę nie zrozumiałeś kobiety i szansa, że ją kiedykolwiek zrozumiesz, jest naprawdę niewielka.